Yo! Hello, siemandero. Siemandero, panie Aweksie. Nie ma tego na ekranie zapisane, ale... już widziałem twoją wiadomość. Kebab Enjoyer. Aha, na kebaba czeka. Myślałem, że już masz kebaba, że już sobie jesz kebaba, że już jest dobrze. Ty coś ostatnio zbyt dużo kebabów jesz, panie Aweksie. Jak co chwilkę słyszę, że pan Abwex ma kebaba, to nie jest zbyt dobre. Będziesz jak prawdziwa świnia, panie Aweksie. Not gonna lie. Otwarte weekendy, Jezu. Opłaca mi się za lokal płacić, jak mam otwarte tylko weekendy. Tak by the way. To jest chore. Przeglądarka. O Jezu, panie Aweksie, jak się pan czuje po wczoraj? Że mam puszczony jakiś kurczę Japanese Lofi Radio, to chyba tak słabo się nadaje, bo zaraz zasnę tutaj przy tym. Jo, dajcie mi coś takiego bardziej skocznego na otwarcie oczków. Nie jest dobrze, jest wysoko, a raczej jest nisko. Nie wiem, jak to powiedzieć. Mystic Samurai, kurczę, to też nie jest to. Tokyo Love Adelantary, what the fuck. Yo! Dzień dobry, panie chudy. Znaczy, wstał. Ja nie wstałem. Ja wciąż leżę. Leżę jak pan Kosiak. Mister Skinny jest. No copyright, Lofi. Ciekawe. Panie Aweksie. Zmiana statusa. Let's go. Panie Mister Skinny. Co tam u ciebie słychać, co? Jak tam żyćko, jak tam poranek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko okej? Okay? Uwaga, dziwne dźwięki będą. Piję jakąś witaminową miksturę. Dobre, niedobre. Niedobre, a człowiek musi. Jakiś syf z magnezem i kurczę 10 innymi witaminami, 100% dziennego zapotrzebowania. Wygląda dobrze. Zaraz się króciek zbudzi. Awatar naprawiasz? W jakim sensie awatar naprawiasz? Kurczę, tak czekam, że ja się... Ludzie troszeczkę pojawią, żeby te zdjęcia poprzeglądać. Na razie chyba nie ma was zbyt dużo. Ej, co się dzieje z awatarem? Czego naprawiasz? Co? W ogóle zobacz. O Jezu. Quest version? Da się z niego zrobić quest version? Z questem zawsze są jaja. To nie jest takie easy. Aha, klawiaturka nie działa. Świetnie. Ta działa. Bez toglów. Znaczy w sumie twój awatar jakoś tam nie ma zbyt dużo... materii. Znaczy nie, dobra, materiałów może mieć sporo. To nie zależy od tego. A nie jest taki rozbudowany, w sensie, wiesz, wizualnie, nie? Że ma z 50 materiałów i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie. Czy na razie 16 materiałów ma? What the fuck? Gdzie ty masz to niby? Znaczy, nie mówimy tu o toglach, tak? Mówimy tylko o basicu. A jak to tak możliwe, że aż tyle, kurczę, materiałów tam jest? W sumie problem sobie coś w Blenderze, tak szczerze powiedziawszy.
Ale nie mam. W sumie mam pojęcie co. Jeśli ja bym miał. Boże, please, kurczę, żeby na Deviancie nic nie było takiego złego. Atlasa? Kurczę, ja nigdy nie robiłem atlasów. Wywalone. Ja. Potrzebowałbym strój ze Skyrima. Tak szczerze. Ja tak pomyślę. Że tak, The Adric Armor? Jest to pobranie? Ale mi teraz dałeś temat, kurde mole, znaczy dałeś temat, czy to jest dany temat, nie wiem, ale... Ajajajajaj. Ponieważ chciałbym, kurczę, w końcu rozpocząć moją serię dziennych streamków, znaczy to będą jak będą wakacje, tak, dopiero, więc na razie jeszcze troszeczkę czasu jest na to. Czyli chciałbym rano sobie postreamować naukę włoskiego języka. A naukę najlepiej poprzez zabawę, tak? Mieć, posiadać, uczyć się i tak dalej, więc byłoby to nauka poprzez granie w Skyrima po włosku. Tylko do tego bym potrzebował ładny strój mieć. To przede wszystkim. Troje są bardzo important. Abym musiał poczytać moje notatki, kurczę, stare z włoskiego, ja pierdzielę. To jest jakieś takie NSV. No chociaż NSV dopiero będzie, jak ja wejdę na zdjęcia z wczoraj, ja pierdzielę. Ej, zapomniałem ten strumień tylko dla dorosłych, shit. Dobra, Twitch nie będzie mnie lurkował, więc mam nadzieję, że nic nie będzie. Najwyżej dostanę ostrzeżenie. Bo Luki w swoim hotuwie awatarze troszeczkę zakręcił tym i owym. Ale niestety, kurczę, muszę porobić te jeszcze. A jak to jest po polsku? Kadrowanie. Banzalis. Będzie banza Lukiego. Musiałbym pokadrować fotki z VRChata wczorajsze, ponieważ robiłem je właśnie na taki wzór, żeby powycinać w razie czego coś. Co za dresior? A, panda, dobra. Czy tam misio. Kurczę, to jest dobry strój deadryczny. Jakby wyciąć główkę, byłoby nawet na tego. Powiedzcie mi, że to jest do pobrania. Lock to download. A tu jest zoom download. Ty. Niemiec, pan Niemiec dobry człowiek w takim wypadku. Widzicie, kochani? Ty. Jak nie wiecie skąd brać rzeczy do awatara, no to proszę bardzo, kurczę. Na Deviancie jest dużo rzeczy fajnych. Może słychać dzwony jak biją, nie wiem. Ponieważ no, się mieszka w takiej lokalizacji, a nie innej. A dzisiaj jest niedziela, więc dzwony będą biły na okrągło. Będą napierdzielać jednym słowem. W ogóle Le Mans? Nie wiem, jak się to wymawia dokładnie. Leci teraz, aktualnie. Jadą sobie chłopaki. Ogląda ktoś? Oglądasz pan chudy? Dzwony kościelne. Ameno. I sobie to muszę zapisać. To jest dobry kontencik. Najlepsze jest to, że w tym.
Le Mans. Jeździ jakaś piekarnia. Jakieś coś, co pieczywa robi. I ma własny zespół, kurczę. W najlepszej tym. Dobra, widzę, że mi się pasek nie rusza, jak dzwony biją, więc jest dobrze. Może jak mówię, to będą one biły. Ale tak to jest cicho w miarę. Więc dobrze. Pograłem też w Broken Reality. Po co muszę to zobaczyć? To jest to gra, którą Kosiak chciał. Czy... Nie. Broken Reality, nie Reality Break. Broken Reality, to wygląda dobrze. To wygląda wspaniale. To jest gra, w którą moglibyśmy pograć. Coś jakąś kasę zdobywa, jakieś kurczę monetki, what the fuck? Free the parody of the internet. O! Coś o nas. Wejdę sobie tylko jeszcze na sekundkę. Dobra. Tylko w to ja bym chciał zagrać, jak będzie Kosiak też. Bo Kosia będzie mnie stegował. Będzie mnie krytykował za wszystko. I to będzie ciekawe. Z tą grą. Aż 53 zł. Dobra, kupiłem ją taniej. Kupiłem ją za jakieś grosze. Nie moja wina, że dałem przeceny. Ale ma bardzo pozytywne oceny. Nie. Szanujmy się, tak? Za 60 groszy to bym pokupował gier. Z tym DBM. Trzy ludzi w grze. To chyba nie jest popularna gra. Nie, widzisz. 13 zł. 13 zł bodajże. Albo i jeszcze więcej. Nie, raczej 13. 13 zł, no. Kurde mole. Ja bym jeszcze w Argentynie miałbym za 76 groszy. Czemu Ruscy mają, kurczę, tak tanio? Ha, tfu. Szanujmy się. Rusia, what the fuck. W ogóle tak jeszcze jak się nic nie dzieje ciekawego. Weźmy z Steam Charta. Muszę zobaczyć, jakie gry są teraz najpopularniejsze. Aktualnie. Punch Club. To jest stara gra. Czemu ona wybija? Dawali ją za darmo, czy co? To było... jest duża przecena. Aha, jest za 9 zł. Ta gra była ciekawa. Jakiś fighterem byłeś, bokserem, kurde. Bardzo pozytywna. 147 recenzji tylko. Znaczy, jest przecena na nią. Tylko, że ona jest 2016 rok. Pamiętam, jak Royo ją nagrywał kiedyś. Co to jest ciekawe. Fear and... To sobie najpierw zobaczę na tym, na normalnej przeglądarce, bo dziwne rzeczy mogą być. Aha, dobra, i tak jej nie zobaczę na streamie, ponieważ muszę się zalogować, żeby zobaczyć te treści. To są jakieś bardzo złe rzeczy. Gore. Tak, jest to gore, są to tortury. I są to... coś, co...
teorii powinno być zakazane przez Twitcha, więc nie wiem. Tych gier się boję sprawdzać, co to jest, bo to są więc trending. Tak, noce for work. Zdecydowanie. To są gry, które aktualnie ludzie grają. Tak, to jest Tube Records. W CS aż milion ludzi gra? Ej, yo. Kiedy wchodzi CS 2.0? Oto jest pytanie. Rok. Zajebiście. A jakieś bardziej takie konkretne daty? Ktoś coś kojarzy? Tego lata. Mamy już lato, w teorii. W praktyce jeszcze nie. No czerwiec już jest, tak? Może pisz po angierku. Release date. Nope. Still nope. Ty 1 czerwca są zaktualizowane, czyli niedawno coś. Free update. Nie. More option. Reject. Mogę wszystko dobra, kurde. Save and exit. W marcu są zapowiedziane. 31 ten. Bo not gonna lie. Chciałem spróbować tego CS-a. Chciałem zobaczyć, czy skill jeszcze jest, czy skill zeszedł, zapewne zeszedł. Nie ma żadnego powodu, by nadal mógł grać dobrze w CS-a. I grałbym na 16 na 9, więc byłoby kijowo. Kiedyś grałem na 4 na 3 w CS-a. Wiecie, ja jestem cała stara szkoła CS-a. 1.6, tam się grało na 4.3 rozdzielce. To w 1.6 też grałem na 4.3. Interesujące! Ej. Akurat PL VTuber jest strasznie dużo. To jest najgorsze. Ponieważ mam konkurencję w VTuberkach polskich. Pa. Jak sobie wejdziemy na polska lista VTuberów, tak? Jest coś takiego, spis VTuberów z Polski. Wow, niesamowite, nie? 10.06 aktualizacja ostatnia. I patrzcie, ile ich tu jest, kuźwa. Ich tu jest multum. Miliard ich tu jest. Nie wiem, ile z nich jeszcze streamuje. Ale zdecydowanie jest ich zbyt dużo. Muszę w końcu tą stronę kiedyś zrobić. Nie chce mi się. Jestem leni. Znaczy tutaj jestem na tej stronie, tylko nie mam własnego odnośnika. I tu jest cały szkopuł, że ja jestem zalogowany na tej stronie. Tylko, że ja nigdy tego nie robiłem. I nie wiem, jak się tutaj to robi, jak się edytuje te strony. A no powiesz, no VTuberzy z Polski to nie są jacyś popularni ludzie, tak szczerze powiedziawszy, więc ja się tam wcale nie dziwię, że Twitch nie mówi o tym, nie daje, nie wiem, kurczę, PL VTuber, ajdź, kto teraz gra? Albinoska, to jest jedna z najpopularniejszych VTuberków polskich, z tego co kojarzę chyba, tak myślę. Więc kurczę, ja jestem słaby. Ty wam od kurczę Lola streamuje. O nie. Ja to tak. Byłoby trzeba streamować po angielsku. Wtedy byłoby lepiej. Znaczy lepiej, zależy, tak? A. Aha, bo nie mam collab, dobra. Ty Deep Rock Galactic grają. Mogę pograć z nimi, czemu ja z nimi nie gram? Yo, what the fuck? No ale widzisz, kurczę, 44 wyświetlenia. 44 wyświetleń. To nie są dobre wyniki. Nie to, żebym ja był jakiś ten. Dobry. Maybe I should speak in English language.
Talking. Dobra, chwila, bo ja odszedłem od tematu, a chciałem zobaczyć w końcu, kiedy wychodzi ten CS 2.0. Ponieważ to mnie ciekawi. Chciałbym zobaczyć. Jezu. So, the earliest Counter-Strike 2 will arrive is Wednesday, July 21. 21 czerwca, najwcześniej. W środę, zgadza się. 21 czerwiec to jest środa. Za 2 tygodnie. O nie, a to będzie każdy grał. Każdy będzie grał tego CS-a. Najgorzej. Ej, dobra, kurczę. Słyszeliście o tym, że ma być Patch of Exile 2? Wypuścili trailer? I to jest ciekawe, bo teraz, kurczę, CS-ik był, znaczy CS-ik, Diablo 4 wyszło, a tu jeep! Patch of Exile 2, official trailer. I szczerze, wygląda to mega dobrze. Wygląda to właśnie tak, jak Diablo 4 powinno wyglądać. Wygląda to strasznie miodnie. Ciemno. Mrocznie, dark fantasy. Krew, flaki. I płynność tych animacji. I sorki, zapomniałem wam podgłościć filmik. Ale dobra. Najgorsze jest to, że to więcej informacji w 28 lipca, czyli troszeczkę jeszcze czasu minie, ale wygląda to dobrze. Zdecydowanie wygląda to dobrze. Poe jest w ogóle dobrym ARPG, tylko że za cholerę nie rozumiem go. Tam są niby jakieś ligi, jakieś resetowanie czegoś. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Nie grałem tylko na normalu tam. A nie w jakichś ligach. Dobra, czyli CS-ik wychodzi za 2 tygodnie może. Może tak, może nie. Kto to wie, kto powie i wytłumaczy mi. Dota 2, na. Tak, wiemy. Suka, Bliad i te sprawy. Apex Legend. Grałem. Mam jeden odcinek z Apex Legend. Nie potrafię grać w Apex Legend. Już. W sensie streamować i grać jednocześnie w Apex Legend. Zbyt dużo rozproszania to jest. I bez okularów. Jestem ślepy na te małe punkciki, które tam chodzą. Tak samo niestety się dotyczy PUBG, tak? Zapewne bym nikogo nie widział. Szczególnie jak mi jeszcze lampa świeci w gały. Gdybym miał iPhone'a, byłoby inaczej. iPhone'ik działa na podczerwieniu, nie potrzebuję lampy, więc bym widział więcej. GTA 5. GTA 5 jest słodkie, pograłbym, tylko że jest to przehypowane, znaczy przeruch, a ten Rasta, kurde, Rasta bym pograł też, tylko Rasta trzeba grać z kimś, trzeba grać z ekipą, a ja nie mam ekipy i nie wiem, jak się gra w Rasta, znaczy grałem starego Rasta, nie wiem, jak się gra w nowego Rasta. Kiedy ja ostatni raz grałem? W Rasta? 2016 rok.
4, 5, 6, 7. 7 lat temu grałem w Rasta. Więc zapewne się wiele pozmieniało, tak myślę. Od tego czasu. Chociażby graficznie, jeśli to są in-game screenshot. A raczej nie są in-game screenshot. Pamiętam, że tam gołodupce biegali wszędzie. To było słodkie. Oczywiście 7. O Jezu, przedmioty to są do tej gry. Nie polecam psycha sitting. No właśnie, a kiedy sobie przeraście, to jest w takim budowanku. Jak ja bym pograł w Minecrafta, ale z wami. Znaczy się... Ja miałem takie plany na Magnateria, jak była jeszcze Magnateria. Żeby jakoś zrobić serwer z Minecrafta, z Magnaterii. Oczywiście survival. Whitelista, żeby jakieś bambiki nie przychodziły, nie niszczyły. Kurde mol. I bym mógł streamować wasze dzieła i tak dalej, i tak dalej. Elegancki Minecraftcik. Dobra. Tylko to byłoby trzeba serwer kupić. A z tymi są problemy. Nie wiem gdzie, nie wiem jak. Robiłem serwer z Minecrafta, może kurczę. Za 20 zł na miesiąc, kurczę. Tyle to my płaciliśmy w 2010 roku. A w ogóle nie, gdzie się kupię teraz serwer z Minecrafta? Nie wiem, napiszę serwer Minecraft. Powinien mi wyskoczyć coś. Skyblocki, dobra, tutaj się nie kupuję. Własny serwer, question mark? Yes. Bedrock host. Co? Pytanie brzmi, jak bardzo, ile ludzi, znaczy, na ile ludzi poszczególny serwer wystarcza, tak? Oczywiście byłaby to właśnie Minecraft Java, tak? Szanujmy się. Nie jakieś bedroki. Na przykład... Boże, 20 zł na miesiąc, ja pierdzielę. To jest drogie. Minecraft Stone. Ha. Zam. Większy dysk. No nie, no. Właśnie, ja chyba na Craft Server kiedyś robiłem. Będzie tutaj coś do kupienia? Oferta? No tak, jest bezpieczne, jest bezpieczne. Ty. Nie musiałem kapczy robić. Ja pierdziel, sprzedaję nerkę. Mogę ten? O! Przynajmniej jest to ładnie napisane, co jest za co, filka solidny jak bedrock, tani jak dirt. Super. Świat klocków, wakacyjna promocja, 2 za 1, kochani. 10 graczy. Jaki beser, że nie ma nic pośrednio. Gracze premium, non-premium, ha, szanujmy się, tak? Tylko premium. Nie no. Niektórzy nie mają. No ale whitelisty byłoby trzeba mieć, niestety. Silnik, standard, bookkit, spigot, max 5 pluginów. Właśnie kurde, ja bym to zrobił taki mega survivor. W sensie, bez żadnych bookitów i innych pierdółek. Szanujmy, tak? Ja ciebie znam, ty mnie znasz. Nie ma spiny pomiędzy nami, nie przeszkadzamy sobie, budujemy sobie wszyscy razem, elegancko. Tak,
czy ktoś chce razem budować, czy ktoś chce osobno budować, nie ma żadnego problemu. Ale jedna wielka rodzina. Ja wiem o tym, że jesteśmy ludźmi i zapewne to nie by nie wyszło. No ale kurde. Na Hololive na przykład się udaje, ale to dobra, to są VTuberki, to jest coś innego. Ale my mamy dobrą ekipę. Przynajmniej nie wiem jak teraz, ale była jeszcze jakiś czas temu dobra ekipa na naszym CHVR. Bo teraz troszeczkę mordek tam doszło i ja już nie rozpoznaję kto jest kim tam. I tam shop mapa 3D. Jak komunizm. Tak! Dokładnie tak! Czyli na pewno się nie uda. Znaczy wiesz, najgorsze w komunizmie jest to, że na papierze jest to jeden z lepszych ustrojów politycznych. Tylko on nie zakłada tego, że ludzie są ludźmi. I to jest najgorsze. Więc w praktyce on się nigdy nie uda. Nigdy w życiu. Bo ludzkiej natury nie oszukasz. A ludzka natura jest bardzo złośliwa. Item shopy, mapa 3D. Tak, item shopy, najważniejsza sprawa. Będziemy na hajs was zdzierać, kuźwa. Kopie zapasowe czy niste, czy brzmi dobrze? Dziesięć osób. Na początek by może by wystarczyło, jakby nie patrzeć. Pliki serwera gra są przechowane przez okres 10 dni. Po tym czasie zostają one usunięte wraz z przydzielonym adresem IP oraz portem serwera. Okej. Okay. Entuzjastów? Nie powinno być tu entuzjastów? Nie, może słowo entuzjaści coś się oznaczają? No nie. Kurczę. Craftserf. Czy wy czytacie to, co piszecie? Liczba możliwych równocześnie zainstalowanych pluginów to 5. GB powierzchni dyskowej SSD. 14 zł plus 30 dni gratis. 15 zł. Cena jednego, nawet, no w sumie nawet jeden kebab, tak. Ach, dlatego... Panie Just, tego się nie tłumaczy. To trzeba przeprosić matkę, trzeba przeprosić rodziców, co ty oglądasz, a nie tłumaczyć. Trzy miesiące, a poza 3 miesiące jest kurczę 30 zł tylko. Tylko, że te 10 osób może być mało na początek. Znaczy, na miesiąc wystarczy, ale później może być problem. I VTuberki to jest najgorsza rzecz. Nie wolno oglądać VTuberek. A simpowanie do VTuberek to jest jeszcze gorsza rzecz, mordko. Nie robimy takich rzeczy. No i mi się ziewa z kim. Nasz jest wyzarty na początku 2011 roku? No możliwe, że tak. Co się dzieje? Co się ma dziać? Jest dobrze, jest wysoko. Witaminy nie pomagają, ja pierdzielę. Ziewa mi się wciąż. A jeśli się pytasz co się dzieje, jeśli to, że siedzimy na Craftserf aktualnie, to... Ja należę, można powiedzieć, należymy, a bardziej ja jako VTuberka należę do grupy VR chatowej, która się specjalizuje, kuźwa, w polskich imprezach w VR czacie.
CHVR, zapraszam serdecznie wszystkich ludzi dobrej woli. Właśnie tak myślę, czy kurde serwera z Minecrafta nie postawić, bym miał w co grać. Jeśli, panie Just, posiadasz VR, a nawet jeśli nie posiadasz na desktopie na przykład, jeśli kiedykolwiek grałeś VR czata, to codziennie o 22:30 są organizowane imprezki. Ej, co ja mówię, co sobotę o 22:30. Co sobotę o 22:30 są organizowane imprezy. Tak. Halo, gdzie to jest? Czemu te jakieś mi szmyle się pokazują? What the fuck? Ty, gdzie on jest, to cholery? Nie ma go. No bo jakaś kurczę chwór. Ona zapewne mnie zaraz kanceluje, co? Och, jest offline na szczęście. A, bo to jest CHVR Live. Klanie Wixa Rave, inaczej Hivira. A no właśnie, powiedz też takie wymaganie. Tak, fajnie jakbyś był plus 18. Ale jak oglądasz VTuberki, to różnie z tym może być. Ponieważ skrót od CHVR to jest, jak powiedziałem, chlanie Wixa Rave, więc jest to świat, w którym spożywa się co weekend pewne środki odurzające. Czemu to ma tylko 9 obserwujących na Twitchu? Czemu? Aha, dobra, nie ma live'a. Zapisków. Nie może być zapisków live'a. Szkoda. Znaczy to tutaj tylko muzyka gra, tak? To nie jest stream z VR chata, to jest tylko stream muzyki. Jeśli ktoś ma na przykład... Jeśli ktoś ma questy, to może tutaj sobie posłuchać to, co słyszymy my. Jest to bardzo dobre rozwiązanie. Sas? Ale w sumie na imprezie czasami się pojawiają osoby, które nie mają plus 18. Drugim. Pan Simonik, pan Plisek. Młode dupencje. Spigot. Co to jest za cholery Spigot? High Performance Minecraft. To są jakieś rzeczy, których ja nie rozumiem. High Performance Minecraft to jedyne, co ja rozumiem, to jest Optifine. Ale to raczej jest lokalne. Mapa. Podgląd mapy 3D. Przykładowy podgląd mapy 3D. Silnik serwerowy. Przykładowy podgląd mapy 404, not found. Ale mi się zawsze podobały te mapy 3D. To zawsze było słodkie. Purpur i inne. To już się zaczynają jakieś wyższe jazdy. Świadome rzeczy. To musisz przynieść zgodę rodziców. Na podpisie. Ja niżej podpisana mama Justin Garo zaświadczam, że wiem, co mój syn robi w internecie od godziny 22:30 w grze pod nazwą VR Chat na świecie CHVR. I podpisuję, oświadczam, że zapoznałam się z panującą tam kulturą oraz że nie
nie biorą oni odpowiedzialności za wyrządzone skutki psychiczne i fizyczne. Opiekuna. No nie, że krzyczy na limit. Ej, ale VRChat jest plus 13, tak? Ach, chłopie, nie wiesz, co się czasami potrafi dziać. Na przykład, a nie, nie będę tutaj doksował, ale no niektórzy potrafią się wywalić. Jeden znajomy was 5 razy lampę walnął, czy ile tam? A ponad 7? Jedna osoba headset sobie rozwaliła, więc... A, no chyba, że chcesz breakdance'a robić, no to tym bardziej mile widzieli, tak? Kurczę. Ręka jak złamana. Ten gorzo, na. Kurczę, taki to się będzie najlepiej tam bawił. Będzie w rytm muzyki skakał jak cholera, kurde mam. Kontakt. Witerosoft, Lublin. Polska firma, tak? Wspierane polskich przedsiębiorców. Co to znaczy aż takiej? Yo. Nie działa. Nie no, jeśli masz jakąkolwiek epilepsję, to nie. To lepiej nie wchodzić na takie światy imprezowe. Ale dużo osób da się na desktopie, w sensie bez VR-ków, tak szczerze. Jakby mam, ale nie mam. No, pytanie brzmi, jak ci się aktywuje ona. Bo tam faktycznie czasami na niektórych światach, niektóre są gorsze, niektóre lepsze, w zależności od tygodnia. O nie, nie zadziałało, chudy. Co jest grane? Czemu nie działa? Może chcę z dużej literki miało być? Sad Pepe. Ej, a nie chyba... Kurde, ej, sam muszę to sprawdzić. Mogę jakoś wejść na sam siebie? Mam odpalone to. Bo ktoś coś mówił, że... Niektóre nie działają? Czy ja mogę zrobić self? Nie mogę, tak to nie działa. Czemu mi się tu nie pojawia? Halo? Aha, bo to... Kurwa, nie jest ta przeglądarka, ja tutaj nie mam 7TV zainstalowanego pluginu. No mógłbym zainstalować na szybkiego. O ile mi się odpali ta... stronka? A ja tu specjalnie wczoraj dałem te emotki rave'owe. Ej, kurczę, jak się aktywuje, no to... To jest coś źle wtedy. Zajebisty jestem, kurczę. Ale co to nie ma, że dostajesz padaczki albo coś takiego i możesz się... zadwoić wymiocinami albo jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Ty, faktycznie nie działa. O nie! 7TV coś zepsuło. Bo chyba nie działają... Też nie działa. Co jest zgrane?
To przepraszam, ja znam tylko ten rodzaj. Siorki. 7TV zainstalowane, co? I... Pytanie brzmi, czy teraz będzie działać? Ej, to ciekawe, kurczę. Tu u ciebie działa. Ja tu nie jestem zalogowany, jak jestem głupi. A te stare działają, emotki? Ja tylko... ja tylko znam ten jeden typ, że ludzie... węgorza robią. Ty, kopium działa. To działa. Kosiak. Nie strasz mi tutaj ludzi z problemami problemami. Jakie to są? To są neuroprzekaźników? Nie. Neurologicznymi. O. Nie, że neuroprzekaźniki, tylko neurologicznymi. O. Yo. Ty pipe drop. Ej. Może coś takiego mam, faktycznie. Nie tu. Ciekawe. Stare emotki działają raczej, a nowe już nie działają. Więc... Ej, faktycznie coś mi mruży oczy. Nie wiem. No jak się patrzę w dół, to mi się często psuje. No. Kosia. Tu. Ja tu nie mam? Ja tu też mam jakieś ciekawe. Mam na przykład tutaj, kochani, Pornhuba. Tak? Nie ma tego tasali? Ja to. Nie. To nieważne. Ja pierdzie, współczucia mordeczko, współczucia ostro. Praktycznie nie, no dobra. Jak jest leczona, to tam pół biedy, tak? Można powiedzieć. Trzeba uważać, ale da się żyć, tak to powiem. Tak. Otwórz konto. Tak, Kosiak. No, robimy Minecrafta z Javiry. Na 10 osób. Nie no. Powiedziałbym, że plany? Może? Zrobić Minecrafta? Bo fajnie byłoby. Miałbym co pokazywać, co streamować, tak? I tak dalej. Why not, mordeczko. Dobrze, ale jak jest Kosiak? Jest z nami Kosiak, jest z nami pan chudy. Eleven? Kto to jest Eleven? Nie wiem, kto to jest Eleven. To jest najlepsze. Mr. Skinny, przepraszam. Eleven. Slim. Mr. Skinny. Co jest Eleven? Co? O nie. Tio, mam minion tego.
Dobra, kurczę. Już wiem, dlaczego go nie znam. Wiesz co? Nigdy FNAF-a nie oglądałem. Nigdy FNAF-a nie grałem. Nigdy o FNAF-ie nie czytałem nic. A widzę, że on się specjalizuje w FNAF-ie. Myślę. Jakby teraz nie znasz LK? Kurde, a znasz J.J. Jokera? Oglądałeś pierwszy sezon Minecrafta od J.J. Jokera? Nie oglądałeś, bo ciebie na świecie nie było wtedy. O nie. Nie no, dobra, J.J. Joker to jest taki popularny ten, że każdy go kojarzy. To jest legenda polskiego tego. O, Helltaker. Coś kojarzy. Mordo. Ja jestem boomerem, tak? Ja nie znam takich youtuberów. Z czym tego, że nie oglądałem tego. Jako jaż takich youtuberów. O. Takich youtuberów kojarzysz? Chyba kojarzysz. Akurat ty będziesz kojarzyć. Takie fajne youtuberki, nie? Gigamix. Ty, mogłoby się nadawać na Hybira. Akurat 3 godziny. Ja tam bym się cieszył z tego.